Czołem, to ja! Za gorąco, przerwa. Czołem, to ja, Swordman, i dzisiaj witam was w takim nietypowym odcinku, takim jubileuszowym, można by powiedzieć, ponieważ przekroczyliśmy, moi drodzy, 100 subskrybersów na tym kanale YouTube. W zasadzie już w tym momencie jest 120. To już jest mała armia, to już jest niebagatelna siła. Tej siły już nie zatrzymacie, jak to mawiał klasyk. No i chciałem się, prawda, podzielić moimi emocjami, moimi przeżyciami wewnętrznymi i też trochę popierdolić o tym, co będzie w przyszłości na tym kanale. Ale najpierw oczywiście najważniejsze, ponieważ jak wiecie zapewne, jak się uzbiera bardzo, bardzo wielu subskrybersów, to YouTube przysyła taki suwenir, aby podkreślić swoje oddanie. Tam chyba za 1 000 000 subskrybersów jest chyba złoty przycisk, a ja mam tutaj swój, prawda, w takim pięknym kartoniku po DVD playerze z roku pańskiego 2000, nie wiem którego. Zaklejony jest, jak widzicie, chujowo jest zabezpieczony. Dyrektor od spraw pakowania paczek, Kamil, by nie był z tego zachwycony. Ale dobra, otworzymy sobie, robimy unboxing na żywo, ja go jeszcze nie widziałem, także jaram się. Zobaczymy. Otwieramy tym nożem taktycznym. No, dobra. Okej, zobaczmy. W środku mamy takie zajebiste zabezpieczenie. O. Otwieramy. Dobra, nie ma żadnego listu od YouTube'a. Szkoda, bo wtedy wiedziałbym, gdzie im odpisać. No i mamy, proszę ja was, patrzcie. Jest drewniany przycisk YouTube'a. Drewniany przycisk na 100 subskrybersów. Patrzcie, jaki jest fajny. No i co? Tak, pierwsze wrażenie. Jest chujowy. Czyli idealnie pasuje do jakości tego kanału. Moim zdaniem jak najbardziej adekwatny. Co my tu mamy? Mamy kijowo namalowane logo i jest napisane, że to dla mnie za 100 subskrybersów. Za 100 subskrybersów. Tych 20 już się widocznie nie liczy. Ale proszę państwa, jest. Jest mój przycisk YouTube'a. W ogóle widać, że tam jakieś dyknie mogli polakierować chociaż. No to dobra, już sobie sam polakieruję na bezbarwny, na połysk i będzie tu wisiał. Tu. Na mojej brzydkiej ścianie. Na razie go postawię. Na razie będzie stał. Będę go zasłaniał częścią. Będzie tu. A to też mi się przyda. To nawet fajniejsze jest od tego, bo będę miał taką miskę, nie wiem, na wymiociny. Nie wiem. I cóż. No właśnie, bo zaspoilerowałem wam. Zaspoilerowałem wam, że powiem wam, co będzie na tym kanale. No to tak, wiem, że ostatnio jest mniej filmów, wiem, ale ten kanał nie umarł. Nie umarł, nie odsubskrybujcie, bo ten kanał nie umarł. I co? I będzie, wróci seria Bonsai dla potłuczonych. Jeden odcinek się już montuje o pozyskiwaniu bonsai w zupełnie legalny sposób. O pozyskiwaniu materiału na bonsai, także stay tuned, pozostańcie nastrojeni. Co? Będzie jeszcze Chocki Klocki. Mam dwa odcinki. Jeden w montażu, drugi jeszcze czeka na montaż. Już są. Wróci seria Bąkle. Seria Bąkle, wiem, że to było 1,5 roku temu już. Ale miałem nagrane kolejne dwa odcinki, łącznie ponad 2 godziny materiału. Po czym skasował mi się Windows. Jakiś mi przyszedł i stwierdził, kurwa, skasowałem Windowsa i wszystko się poszło bujać. I jak sobie pomyślałem, że mam to drugi raz nagrywać, to mnie trafił szlak. Będzie to wyglądało tak, że po prostu będą krótsze odcinki. Nie będę omawiał ileś tam lat, tylko będą to odcinki po 10-20 minut, omawiające jedną serię i tyle. Nie ma co takich długich tasiemców kręcić, a potem przyjdzie Windows i ci to wszystko usunie i tyle z tego będzie. Nie warto. Miałem też odcinek nagrany do jak ta głupia seria się nazywała, do flashbacków.
też mi wyjebał. Także to będzie do nagrania ponownie. To był już krótszy odcinek, także to może się niedługo zabiorę. Mało tego, w planach mam jeszcze serię o gitarach. O gitarach będzie, ponieważ nie wiem, czy wiecie, oprócz tego, że jestem ekspertem od bonsai, to jestem też ekspertem lutnictwa. I po prostu będziemy grzebać w gitarach. Też trochę. Zobaczymy, czy ktoś będzie to oglądał. Prawdopodobnie nie, ale to nic, bo zawsze chciałem zrobić serię o gitarach, więc zrobię serię o gitarach. I co? I na ten czas Onegdaj to tyle. Azalisz, zapraszam. Jak to mawiał pan prezydent Wałęsa Lech? Czekajcie na kolejne moje odcinki. Oglądajcie kolejne moje odcinki, jak powiedział. Także dziękuję wam, bo to dzięki wam mam ten wspaniały przycisk. Ten suwenir, to wyróżnienie. Dziękuję i do zobaczenia niedługo.